Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale VideoBlog Tech. Dzisiaj chcę wam pokazać fajne pamięci, fajne pamięci dla fanów podświetlenia RGB. Są to Corsery Vengeance RGB z pełnym oświetleniem RGB, a do tego są to pamięci w wersji 3333 MHz, 32 GB, taki kit 4 razy 8 GB. Dzisiaj zrobimy ich test. Test na prędkości natywnej, i też zrobimy ich test na podkręceniu. Zobaczymy, ile się da podkręcić już i tak dosyć wymaksowane pamięci, bo przypominam, że większość pamięci natywnie pracuje na częstotliwości 2133 MHz. Mówiąc o pamięciach DDR4, oczywiście. Więc te wszystkie dodatkowe, wyższe prędkości, które są przy nazwie pamięci, są to prędkości uzyskiwane przez tryb XMP, czyli tryb fabrycznego podkręcenia już tych pamięci. Te pamięci Corsery, Vengeance, RGB e, są wykonane na układach Samsunga. Układy Samsunga w pamięciach w przeciwieństwie do układów Hynixa podkręcają się bardzo dobrze, stąd też praktycznie wszystkie najszybsze pamięci na rynku, jakie są dostępne, bazują właśnie na kościach Samsunga. Zobaczymy o ile pójdą w górę i jak też będzie z ich wydajnością, porównamy je do moich kości pamięci, które mam w moim test benchowym komputerze, a raczej w samym test benchu, bo tego tamto to, to raczej komputerem nazwać nie można. te crossery pracują z opóźnieniami 16, 18, 18, 36, więc nie jest źle, bo generalnie im szybsze pamięci, patrząc na megaherce, tym większe mamy już opóźnienia. Ten pierwszy czynnik cache latency, czyli CL. Zdecydowanie idzie w górę w przypadku coraz szybszych kości i rzadko się spotyka, a jeżeli już, to są one kosmicznie drogie, żeby bardzo szybkie pamięci w częstotliwościach powyżej 3600 MHz miały opóźnienie na poziomie 14-15. To już są naprawdę bardzo szybkie i bardzo drogie pamięci. A propos cen, link do tego zestawu 32 GB Corsair Vengeance Vengeance'ów RGB znajdziecie pod filmem w opisie, jak też znajdziecie link do ich 16 gigabajtowego odpowiednika, 16GB kitu. Bo nie wszyscy potrzebują 32 GB. A teraz przeważnie jest taki standard, że montujemy 16 GB, szczególnie że te pamięci są dosyć drogie pod koniec roku. Miejmy nadzieję, że po nowym roku te ceny spadną i e, będziemy mogli sobie rozbudowywać już po nowym roku bardziej nasze komputery, bądź też myśleć przy zakupie nowego o zakupie właśnie sprzętu z większą ilością pamięci RAM. Nie martwiąc się o nasz budżet, zapraszam na kilka tablic testowych przed podkręceniem. Po podkręceniu pokażę Wam, na ile udało się je ustabilizować, a potem kilka słów podsumowania, moi drodzy. Kilka słów jeszcze moi drodzy o samym podkręceniu. Udało się ustabilizować, tak jak mówiłem, na 3600 MHz. Troszeczkę trzeba było podnieść te opóźnienia, żeby pamięci mogły wystartować i podnieść też napięcie. Chodził na 1,45V. Nie jest to mało, ale spokojnie. ddr 4, szczególnie takie, wyposażone w bardzo dobre. Radiatory mogą chodzić na 1,5V bez problemu, więc tutaj nie bałbym się absolutnie o te napięcia. Napięcie jest jak najbardziej ok, pod warunkiem, że mamy dobrą wentylację w komputerze. To naprawdę nie mamy się co martwić i można je spokojnie ustawiać, nawet powyżej, tak jak ja to zrobiłem, powyżej 1,4V w przypadku DDR4. Pomimo tego, że podkręciliśmy je o niecałe 300 MHz, to transfery wzrosły zdecydowanie, również czasy dostępu zmalały. Także widzicie, tu jest takie troszeczkę rozbieżne, bo zawsze się mówi, że więcej MHz do giera, mniejsze opóźnienia do pracy. Wszystko to jest na tyle skomplikowane, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, czy lepiej mieć więcej megaherców, czy lepiej mieć niższe CL? -e. Jak widać w tym przypadku megaherce zrobiły większą robotę niż opóźnienia, któreśmy, które mieliśmy wyższe w przypadku tych akurat korserów. natomiast megaherców też mieliśmy więcej i to w sumie niewiele więcej niż całe 300 megaherców, a różnica jest dosyć znaczna w prędkości tych pamięci. Podświetleniem pamięci sterujemy za pomocą oprogramowania Corsair, które pobieramy ze strony producenta, jest to dokładnie Corsair Link, oprogramowanie, które skupia w sobie możliwość zarządzania wszystkimi podzespołami od tej firmy, od firmy Corsair, pod warunkiem, że one taką opcję wspierają, czyli większość zasilaczy i chłodzeń cieczą z końcówką I na końcu oznaczenia. Oprócz wielu przydatnych informacji, które pojawiają nam się po odpaleniu tego programu, mamy też widoczne nasze pamięci: cztery banki obsadzone, cztery kości pamięci. Generalnie za dużego wyboru podświetlenia i konfiguracji nie ma: mamy aż cztery efekty dostępne. I to, co możemy sobie wybrać, to to, co widzicie na ekranie: static, pulse, shift i rainbow. Chyba najbardziej efektowny jest tryb rainbow. Dodatkowo możemy zmienić oczywiście szybkość występowania tego efektu. Pogrupować sobie pamięci, czy mają wszystkie naraz wyświetlać ten efekt, czy ma być jakieś opóźnienie pomiędzy każdą z tych pamięci, czy też każda z tych pamięci ma mieć, może mieć ustawiony osobny efekt wizualny. No i w którą stronę ma się odbywać przejście, czy do przodu, czy do tyłu przejście efektu. I generalnie tyle. Tutaj za dużych możliwości, za dużego pola manewru przy kastomizacji podświetlenia RGB tych pamięci nie ma niestety. Dla niektórych niestety, dla drugich wstety. Niektórzy pewnie e, i tak wyłączą to podświetlenie, bo można to zrobić: można wyłączyć te RGB. Ale z drugiej strony, po co kupować kości pamięci RGB, skoro mamy wyłączać to podświetlenie? Także raczej te pamięci są przeznaczone dla osób, które właśnie lubią RGB, lubią podświetlenie, lubią kolory w swojej obudowie, w swoim komputerze. Pamięci bardzo szybkie, już na natywnych ustawieniach 3333 MHz, naprawdę dają radę i wyprzedzają wszystkie do tej pory oficjalnie testowane przeze mnie pamięci na moim testbenczu. Coraz więcej producentów jest właśnie zainteresowanych pokazaniem prędkości swoich pamięci, pokazaniem oświetlenia RGB w swoich pamięciach, także myślę, że systematycznie ta baza moich testowych pamięci, które przetestowałem na moim testbenczu, będzie rosnąć. Udało się je ustabilizować na 3600 MHz, czyli o prawie 300 MHz wyżej niż natywne gwarantowane przez Corsera podkręcenie jest możliwe na tych kościach czyli 3333 MHz. Co to oznacza? To oznacza to mniej więcej, co mówiłem na początku tego filmu, że pamięci oparte na kościach Samsunga naprawdę podkręcają się bardzo dobrze. Co do oświetlenia RGB. Tak jak mówiłem Wam w trakcie pokazu, niestety szału nie ma co do efektów wizualnych tych pamięci, jest tylko kilka trybów, które możemy zmieniać. Na szczęście możemy rozdzielić to na każdą z kości, osobno także. Myślę, że dla osób, które mają troszeczkę poczucia estetyki, nie będzie problemem ustawić bardzo fajne podświetlenie, właśnie dzięki tym pamięciom, również w swoim komputerze, we wnętrzu swojego komputera. Ode mnie leci wyróżnienie za wydajność dla tych pamięci i super jakość, bo naprawdę pamięci zbudowane na układach Samsunga są jednymi z najlepszych pamięci tak właśnie jak te Corsairy Vengeance 32GB RGB. Pamiętajcie, że pod filmem macie linki zarówno do tego zestawu, jak też do kompletu 16GB, także możecie sobie sprawdzić, ile to w tym momencie kosztuje w waszych ulubionych sklepach. Dajcie mi jeszcze znać pod filmem w komentarzach, czy podoba Wam się tego typu oświetlenie RGB kości pamięci, bo co producent to inaczej wygląda oświetlenie jego kości pamięci pytam was odnośnie właśnie podświetlenia Crosera czy odpowiada wam takie czy wam by wystarczyło i czy też prędkość tych pamięci podoba wam się i chcielibyście mieć takie właśnie w swoim Komputerze. A może macie szybsze, to też dajcie mi znać, z chęcią poczytam Wasze komentarze. Ode mnie to tyle, dziękuję serdecznie za oglądanie tego krótkiego, szybkiego dzisiaj testu pamięci Corsair Vengeance RGB 32GB. Jeżeli się ten testik podobał, dajcie kciuki w górę jak zwykle nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie, wideoblog Tech.